Dobry wieczór. Witamy Państwa w ostatni dzień tego roku. Wraz z Panią Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Pucku, z Panią Krystyną Paszkę i małą Zosią, która zaraz się pojawi przed ekranami, będziemy dzisiaj losowali nagrodę główną w akcji, którą rozpoczęliśmy 1 stycznia 2020 roku. Akcja, która związana była oczywiście z najważniejszym wydarzeniem roku mijającego, ze setną rocznicą zaślubin Polski z morzem. W tym roku mieliśmy nadzieję, że więcej par weźmie ślub w naszym Pucku zaślubinowym. Jak się okazuje, tak też się stało. Mimo tego, że czas był bardzo trudny, że była pandemia, jednak więcej par zdecydowało się na to, aby właśnie w Pucku dokonać tego aktu małżeństwa. Bardzo się cieszymy. I teraz czas na główną nagrodę. Ale zanim ta główna nagroda, to przypomnijmy, że były vouchery. Każda z par, która brała w Pucku ślub, mogła otrzymać taki voucher o symbolicznej wartości 100 zł. I to dzięki prywatnym przedsiębiorcom, osobom fizycznym, które po prostu przekazały takie vouchery. Spośród 80 par małżeńskich, które otrzymały voucher, teraz właśnie wylosujemy nagrodę główną. Nagroda główna ufundowana przez firmę Stena Line, która jakby ma nam też uświadomić, co dało nam to wydarzenie sprzed 100 lat, ten dostęp do Bałtyku. Otóż para w podróży poślubnej popłynie po Bałtyku do Szwecji i mam nadzieję, że pięknie spędzi czas. Oczywiście, jeśli będzie sytuacja trudna, dalsza, pandemiczna, to voucher można wykorzystać do końca przyszłego roku i mamy nadzieję, że to się wydarzy. A teraz zapraszamy do nas Zosię. Zosiu, zapraszamy. Czekaj jeszcze. Zosieńka, pokaż się wszystkim. Zosia Białk, nasza mała Zosia, za chwilę będzie losowała i myślę, że coś fajnego nam powie, zanim wylosuje. Prawda, Zosiu? Co nam powiesz? Co powiesz? Czekaj, co powiesz? Czas na losowanie. Czas na losowanie, tak. Ciekawe. Ciekawe. No, nie możemy pomóc. Jedno. O, i pani kierownik. Dziękuję, tak, Zosiu. Zwycięzcami nagrody głównej są pani Wioleta i pan Tomasz Hase. Brawo. Pani Wioleta i Tomasz Hase. Zosiu, tak. Dziękujemy ci bardzo. Dziękujemy. A państwu gratulujemy. Cudownej podróży poślubnej życzymy.